Na początek powiem tak jak ostatnio. Jak ktoś się oglądał Speedrun z Gothica 1, oczywiście mam nadzieję, że paru z was oglądało, chociaż ze 3 osoby. Ale jeżeli ktoś się oglądał, to będziemy liczyć czasem z gry, który tu jest. Czyli tym czasem, widzisz? Czas 0 minut 0 godzin. Tym czasem będziemy liczyć ostateczny czas z gry. Połowy widziałeś? No to mniej więcej wiesz, o co chodzi, bo na początku mówiłem. No to wiesz, o co chodzi po prostu. Ale tymczasem będziemy liczyć i wiesz, o co chodzi. Tu chodzi o to, że ja nie jestem jakimś speedrunnerem pieprzanym, tylko gównem. Dlatego ułatwiam sobie w taki sposób, że jak umrę, czy tam coś się stanie i wczytam, to jakby nie zrobiłem błędu w tym, że czas będzie gorszy. Kumasz, o co chodzi. Także no. Partiatik! Live! Hej! Myślałem, że nie żyjesz! Tak, też tak myślałem. Liczę na to, że będzie 3 godziny. Ile było w tamtym Gothicu? Ktoś pamięta? 2 coś było, nie? 2.30, tak? No nie pamiętam w każdym bądź razie, także tam było 2 coś chyba, 2.30. Postaram się tutaj tak samo. Ogólnie ten Gothic jest dużo bardziej skomplikowany niż jedynka. Dużo trudniej jest rzeczy robić według mnie, także sporo mogę błędów robić, więc możliwe, że często będę wczytywał gierkę i przez to się przedłuży speedrun, ale dlatego właśnie liczymy czasem w grze. 5 minutes later. O kurde, do dupy, nie zrobiłem rzeczy. Gdzie miałem save'a ktoś? Dobra, luj, pieprze cię szmato w dupę, od początku zaczynamy. Na spokojnie teraz, panowie. Dobra, teraz wszystko robię dobrze. Spieprzaj! Ja pierdzielę w dupę, ta zbugowana, pieprzona w dupę gra. Co się szmato szczerzysz? Szybciej. Śmietniku. Dobra, jest dobrze. Na spokojnie zaczynam ten speedrun. A nie, potrzebnie to robię. W sumie nie ma sensu tego brać, pójdę od razu za górę. Będzie szybciej. Nie potrzebuję, kliknąłem ten przycisk, ale luj. I tak może, wydaje mi się, że jest szansa te 2,5 godziny. Dobra, biegnę tutaj do góry. Przespałem się po to, żeby ten śmieć Beliar dał mi 500 golda z bomby. Bo jak się nie prześpisz, to on nie daje. Wtedy tylko ci błyskawice na szmatę wali. Ale jak się prześpisz, to on mówi siemano, kolanko, w dupę. I daje ci 500 golda z dupy, nie wiem czemu nawet. Tak widać działa, tak głupia gra. Dobra, biegniesz tutaj, zapiszemy szybko. Ten pas potem wezmę, bo tu jest pas siły, ale może potem sobie go wezmę po prostu, jak będę szedł ze szponem. Ja trochę w sumie inaczej robię niż na YouTube speedrunnerzy robią ten speedrun. Ale to dobrze, bo to będzie moja wersja przechodzenia tej gry. Oni tak nie robią przez to, że oni szybciej przechodzą tą pierwszą grę. No nie, no goni mnie znowu? Ja pierdzielę tego wilka frajera. Jeszcze się zlagował. Co za śmieć, nie mogę itemów chyba wziąć. A nie. Jedna bestia mniej. Dobra, wilk się zlagował, jest dobrze. Śmietnik. Weź szybko pogadajmy, koleżko. No gadaj ze mną! Sorry się dre, ale wiesz, emocje są podczas speedrunowania. Okay. Dobra, szybciej, szybciej, kawalor, ty w dupę uszacie pieprzony. Wezmę sobie tu itemy, to nie jest potrzebne, ale trochę siana daje. Łatwiej będzie potem w sumie gierkę skrobić. Dobra, spieprzaj. Wilk dalej zbugowany, mam nadzieję, że mnie... Kurde, on mnie tu będzie gonił chyba. Aleluj. Dobra, idziemy tutaj. Mam nadzieję, że wilk nie będzie mnie za bardzo gonił. A zobaczymy. Sporo jest tutaj rzeczy, które trzeba pamiętać. Ja jak robiłem ten speedrun na offstreamie, to często jakieś rzeczy zapominałem i przez to jest dużo trudniej. Ja pierdzielę do dupy, już spadłem. Tu jest trudny moment. Nie mogę, przez to, że gram w 60 FPS-ach, a ja tak jak speedrunnerzy w 30, to tu jest moment, który... O, dobra, udało się. Tu jest moment, który ciężko zrobić, bo on się buguje właśnie i się zatrzymuje ci tutaj w tym ślizgiem. O kurde, czy ja spieprzyłem sobie właśnie przejście gierki? Mam nadzieję, że nie. Nie, dobra, jest git. Dobra.
Jakbym grał na 30 FPS-ach, to różne są rzeczy, bo ta gierka w nim oryginalnie była. W sumie to jest modna, te 60 FPS-ów. Ale luj, lepiej na streamie to wygląda. No tak samo jak w Gothicu 1. Ta sama filozofia przechodzenia na streamie. Tak to byście mieli czarne paski po bokach i 30 FPS-ów, to do dupy to wygląda. Źle poszedłem. Dobra, wczytam. Wziąłem kilo, wziąłem. Tak czy nie? Czy nie wziąłem kilo? A luj, ten kilo nie jest potrzebny, ale trochę siana jest warty. Dobra, zróbmy tak, mam nadzieję, że będzie lepiej. Nie wziąłem kilofa? Mam nadzieję, że wziąłem, bo on trochę siana jest warty. Czekaj, zapiszę sobie tutaj, bo tu jest trudny moment i można łatwo umrzeć. Proszę, proszę, przestań. To wyszło. Tu jest trudny moment. Mam nadzieję, że wyjdzie. Przestań, proszę. Dobra, udało się. Proszę cię, puść mnie, robalu. Dobra, jest. Zapiszę. Dobra, jest dobrze, panowie. Zaraz mamy drugi rozdział. Także jest gituweczka. No, ładnie idzie. Dobra, tu jest trik. Nie wiem, czy jest trik, po prostu tak robisz grę. Oczywiście gramy glitchless wersję, czyli nie wchodzisz w ścianę i inne gówno. Tam mi pisali w pierwszym speedrunie, Gothica 1 na YouTubie, pisali, że jakieś bugi robiłem. Ale jedyny no to z tym machaniem mieczem, jak spadając z wysokości, no ale to mówiłem. Dlatego, że u chłopa to inaczej działało w normalnym speedrunie. Strażnicy? Jacy strażnicy? Dobra, tu sobie idziesz tak, chłopie. Zaraz wam pokażę chyba najbardziej głupią rzecz w tym speedrunie, która dużo zmienia i przyspiesza. Nie płacą strażnikom? A po co? Po co ty to klikasz, jak możesz to potem zrobić, jak dostajesz misję z tymi Czemu? Bo teraz wolę szybciej, według mnie to jest, wiesz? Dlatego to kliknąłem teraz. Według mnie szybciej to się zrobi później. Dlatego to teraz kliknąłem. Nie będę nikogo bił. Doliczyłem czas, doliczyłem. Zamknij szmaty, śmietnik. Dobra, kupiłem od niego ognisty deszcz, bo jest totalnym pogiem, zaraz zobaczycie czemu. Nie wiem już, w co wierzę. Dobra, biegniesz ty tutaj. Trzymam się od tego z daleka. Na tą ścianę wskakujesz. Spider-Manem. Ale tam, gdzie stanął Adanos, dobra, ani Inos. Zaraz jesteś w drugim rozdziale. Nie mieli żadnej władzy. Trzymam się od tego z daleka. Wiem, Zubi, ale to będzie szybsze według mnie, wiesz? Ja po prostu uznałem, że tak jest szybciej według mnie. Nie wierzę. A będzie jeszcze gorzej. Dobra, czekaj. Tego nie powtarzaj. Słyszałem co innego. Daj ten ognisty deszcz, daj dwie bryłki lodu i golema. Nie mogę się zajmować wszystkim. Później kupię tego golema. Luj ci na szmatę, frajerku. Później tego golema kupię i luj. Czego tutaj szukasz? Kurde, no w dupę, nie to kliknąłem. Ale luj. Przynoś się stąd! Czego tutaj szukasz? Odejdź! Czego tutaj szukasz? Odejdź! No, widzisz, wynoś się! Tak. Zamknij gówno, śmieciu. Dobra, patrzcie, to jest najlepszy bug. Znaczy bug! Tak działa ten skill. Dlatego to jest trochę głupie, ale działa tak skill. Używasz tutaj deszczu ognia. I w ten sposób, porypany sposób, zabiłem właśnie bandytów, których trzeba zabić. Jest dodatkowa misja na nich. Zabiłem bandytów i teraz koleżka przyjmie mnie do straży miejskiej tak z dupy. Patrz, widzisz? I teraz, no nie to przycisk, śmietniku. Tak. Dzięki. No i git, elo. Dobra, pozabieram sobie itemy z podłogi szybko. Najtrudniejszy moment będzie za chwilę, według mnie. Ogólnie tu jest taki trudny moment, bo trzeba będzie
spory, nie ma. Spory kawałek gry przejść bez żadnego błędu, a to jest trudny moment dosyć, no ale najwyżej, wiesz, będzie wczytywanie gierki i luj. Właśnie dlatego liczymy tamtym czasem. Dobra, dzięki gówna. Tak się da? No deszczo, gdzie działa tak, że po prostu działa na różnych wysokościach, jakby typek był wyżej lub niżej. I przez podłogę zabiłem chłopów. Ja to chłopy przyszły, dobra, fajnie się modlicie. Często Bóg z plata wywala w tej gotika, dlatego ja zapisuję za chwilę. A nie to, nie to. Ja pierdzielę, no nie, nie to. Nauczę się 20 many. 5, 10, 15, 20. Chwila, jest, idź, czek. Zamknij gówno, śmieciu. Dobra. Nie wiesz, czy dzisiaj wytrzymasz? Koleżko, jak ja zaraz kończę to w grę, co ty nie wiesz, czy wytrzymasz? Zaraz jest end gierki. Nie przejmuj się. Musiały pojawić się problemy. Najwięcej dzieje się chyba w pierwszym rozdziale i chyba na smokach. Trudno mi w to uwierzyć. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę. Dobra, git, uwa, elo. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Ładnie to idzie. Nie wiadomo, szczerze, już komu można ufać. Nie wiem, ile jest czasu ogólnie, ile już gram. Się lepiej trzymać od tego z daleka. Jest. Nie wiem, ile już gram, ale... Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem. Nie, to jest speedrun. Marcina zdał na goli brodę 20 zł Godona DXD PS 10 min. Mogę ci opowiedzieć o takich... Tak, 10 minut. Dziękuję bardzo. Zaraz dodam. Świruję, no. Na easy. Nie no, poszedłbym, ale to speedrunik. Dobra, jest drugi rozdział, panowie. Co ja muszę teraz zrobić? Poczekaj. Teraz idziemy... Potki na szybkość. Mam bryłkę lodu. Dobra, chyba... Czy wejdę do tego Zurisa chyba na chwilę? Chociaż nie wiem, czy potrzebuję jeszcze, że... Hej, ty! O kurde. Kupiłem wodę święconą teraz, bo później się robi taką kozacką runkę i trzeba wody święconej, trzeba potem za nią lecieć i kupić ją potem. A jak kupisz teraz, to trochę szybciej się to zrobi. Swojej boskiej mocy, by mógł on naprawić szkody wyrządzone przez Belial. Tu będzie jeden z najtrudniejszych momentów według mnie, bo to jest trochę takie RNG. Zależy, jak ork się zachowa, a zaraz zobaczycie zresztą. Także to będzie głupi moment trochę, no ale... Kupię tego golema już chyba, poczekaj, czy ja będę potrzebował... Gdybym sama tego nie widziała. On po prostu za dużo gada. Gdzie masz golema? Dobra, a już wezmę tego golema. Nie mogę się zajmować wszystkimi, wszystkimi. Mój mąż uważa... 11 minut już mamy w gotiku czasu, dobra, potek. To jest trudny moment, także mam nadzieję, że wyjdzie szybko. Kurde. Zurisa czemu nie zabija? Po co? Z niego itemy nie wypadną, to w Gothicu 1 tak działało. Tutaj musiałbym zrobić, użyć glitcha. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa złapać. Dziękuję bardzo. Marcina zdał na goli brodę 20 zł. Proszę ty orku! Dla Hagena były nie wyjedziesz. Dziękuję bardzo, no nie da rady, nie da rady. Miałem farta, ork macie na hita, jak mu kryt wejdzie, a ma na niego dużą szansę. Ale nie wszedł mu, o dziwo. Dziękuję ci bardzo, 20 minut, tak, 20 minut muszę doliczyć. Zaraz doliczę. Tam będzie przerwa na chwilę. Wygrałeś, dokładnie. Tutaj jest trik ogólnie, którego nie trzeba wykorzystywać, ale...
Na koniec będę potrzebował mniej pieniędzy, co będzie trochę ułatwienie, więc warto go chyba zrobić. Tych paladynów tutaj, co będą stali na bramie, warto uderzyć hitkiem. Bo kiedy ich uderzysz, to w ekwipunku im się respi item, którego normalnie nie ma, jeżeli grałbyś normalnie w tą grę. Ale jak ich uderzysz... Jesteś... Spieprzej. Lepiej... Lepiej uważaj. Następnym razem... Jak ich uderzysz, to im się respi runka w ekwipunku, przez, bo wyjęli na ciebie miecz. I przez to będą mieli potem runki dodatkowe, które są warte łącznie 150 golda. A tutaj golda, chłopie, to masz praktycznie... Na linii jesteś. Musisz tak kombinować, żeby golda ci starczyło w tej gierce. Dobra, tu jest trudny moment bardzo. Możliwe, że będziemy znowu biec od początku, jak to nie wyjdzie. Mam nadzieję, że wyjdzie za pierwszym, bo to jest trudny moment bardzo. Kurde, orku! Przepraszam, nie wyszło. Zabił mnie w powietrzu. Dobra, i widzisz, taki kawał musi być jeszcze raz. Dlatego to jest trudny moment, bo nie można żadnego błędu zrobić. A no, to dosyć trudne to jest. Jakie dopalacze polecam? Dopalacze najlepsze to jest tak. Coca-Cola, chłopcze, bo legalne. Po prostu ma tyle cukru, że jakbyś wziął dopalacze, kumasz? Nie no, nie polecam żadnych tak szczerze. Nigdy tego nie brałem, ale... Ale chyba nie warto w ogóle, wiesz? Już lepiej sobie yerbę zrób. A, yerba to jest dopalacz! Bo dopala, chłopie, masz tyle energii potem. Widzisz po mnie. Aby wyszło teraz. To jest trudne dosyć, mówię no. Ten moment jest jednym z najtrudniejszych ogólnie w speedrunie. Nie licząc szóstego rozdziału. Tam jest chyba najtrudniejszy już ze wszystkich momentów. Bo tutaj jesteś bardzo miękki, a musi wyjść wszystko za pierwszym. Bo te orki to nie jest koniec. Tam dalej jeszcze sporo trzeba. Praktycznie do starego obozu trzeba dobiec. Dziękuję bardzo. Marcinas. 30 minut, tak? Lepiej. 30 minut, dziękuję bardzo. 30 minut liczę zaraz. Sub 5 dolarów, tak, no dlatego jest 10 minut za suba. Slow run? Jaki slow run, chamie? Kurde, ork! Ja pierdzielę, to było tak, chłopie, risky. Nie, nie uda się. Proszę cię, orku! Udało się. To był naprawdę trudny moment. Według mnie to jest trochę RNG, bo te orki czasem tak zachowują, że nie robią jak głupie boty, tylko chłop stoi i ci po prostu bombę taką lepę zapieprzy. Tutaj dlatego biegłem eliksirem szybkości, żeby tu wyjść, bo z tej strony jak wychodzisz, koleżko, to jest golda 500, nie, 2000, bo jest, o ja, nie wyjdzie. Jezu! Dobra, wyszło. Tu jest torba Diego, która daje 2000 golda. Oczywiście mu jej nie oddamy, ale to dużo daje boosta do sian. Nie uderz, błagam, nie uderz mnie. Ty orku, jest! Możliwe, że najtrudniejszy moment za nami. Także wyszło za drugim razem. Totalny pog. Tutaj biegniesz po runę oczywiście do przełęczy. Ez? Nadal nikt mnie nie uderzył. Full HP, dobrze. No, ładnie idzie. Czasami odpalasz mojego streama na spanie, ale się tak drży nie możesz? No i dobrze. Nie, masz nie spać. Nie! Nie wierzę, nie uda się przez chyba to gówno. Nie uda się przez tego zwierzaka. Proszę. Boże. To było tak, chłopie! Dobrze się udało, naprawdę być trzeba było od początku. 30 minut mam dopisać, tak? Na spanie to Arquel? O, widzisz? Masz podpowiedź od widzów. Tu warto iść, bo
Dużo sianka jest u tego chłopa, co se tu leży i zasnął chyba przy robocie. Dobra, teraz tutaj. Tu jest takie miejsce, do którego warto wejść. Patrz, jak tu biegniesz. Mam dosyć mało HP, bo mnie uderzył 3 razy czy 4 ten śmietnik. Ale tutaj, jak biegniesz, to warto zahaczyć o tą jaskinię. Bo tu jest topór, który jest warty chyba 300 golda w sklepie. I torba. Anioł. No, dobra, jest git. I tu mogę już save'a zrobić, nawet jakbym umarł, to i tak wczytam, bo już daleko przeszedłem. Jest bardzo dobrze. Jest naprawdę dobrze. Także mam nadzieję, że dalej tak będzie. Tutaj biegniesz do typa, jedyny, który powie ci, ile ma skrzyń rudy. Bez no bez tego, nie? Bez odwiedzenia tamtego śmietnika. Nie bij mnie, proszę cię. Dziękuję ci, paladynie, że ich zabiłeś. Ułatwiłeś mi grę, koleżko, i speedrun. Spieprzaj. Dobra, i teraz musimy się dostać do... Poczekaj, wziąłem miecz paladyna tam, u tego? Wziąłem. Dobra, to teraz biegniemy do zamku. W zamku pójdziemy do tego Garonda, czy tam jak on się nazywa, ten śmieć, co siedzi na tronie Gomeza. Będzie dobrze. HP nie widzicie? A, HP nie widać, ale to tam mało ważne jest. Jest full teraz ogólnie. Praktycznie przez całą grę jest full, tutaj wiesz, no jak cię uderzą, to i tak masz to w dupie. Ej, dziwne, nie kojarzę tego goblina tutaj. Dobra. To może być trudne dosyć, bo oni łatwo cię mogą uderzyć. Oby wyszło. Proszę, orku. Nie bij mnie, orku! Dobra, wyszło. Mam te worki. Tutaj będzie jeszcze jeden worek. Sianka. Jest dobrze, naprawdę. Mam 30 minut dopisać? Zaraz dopiszę, panowie. A, spieprzaj, orku. Dobra, biorę sobie ten worek teraz tutaj w takiej zniszczonej wieży. On sporo siana daje. Tutaj trzeba z siankiem kombinować jak tylko można, panowie, bo naprawdę jest, no brakuje go. No dziwne głosy mają worki w tej grze. Tu sobie zapiszę na spokojnie. Tutaj jest worek z sianem, nie wiem czy wy coś widzicie teraz. Kto ma jasny monitor, tych a coś tam widzi. Dobra, jestem tutaj, wbiegam sobie tu. Od razu po runę pobiegnę, bo potem zapomnę runki i to przez to będę z 10 minut w plecy. Może mniej, ale warto wziąć tą runę już teraz. On chyba ma... Czekaj, czy on miał bryłkę run? Ma. Nie, niepotrzebnie. Poczekaj. No, a nic się nie stanie, że to kupiłem, szczerze. Sekiro będzie dzisiaj. Zaczniemy, nie wiem ile trwa ogólnie. Podobno bardzo długo, zwłaszcza jak grasz pierwszy raz, tak jak ja będę, no ale... Kupiłem, zainstalowałem, jest na kompie. Nie mów, że o tym. Skąd? Spieprzaj, śmietniku. Dobra, teraz szybka sprawa. A jutro będzie, no to już jest 24 prawie. Rozdział który? Drugi. Skąd? Dobra, powiedziałem, że potrzebuję lepszego wyposażenia chłopu, żeby mi dał miecz, który jest warty 300 golda. Także będzie troszeczkę więcej sianka na koniec gry. Teraz biegnę po tym miecz. A, i nauczę się ogólnie 5% broni jednoręcznej u tego typa. Będzie dobrze. To naprawdę nie mój problem. Szkop. Pieprzaj. Dobra, jest dobrze. Dzięki ci, koleżko. Dobra, i teraz tak. To jest moment. Nie jest taki trudny w sumie. Zobaczymy. Zależy jak wyjdzie. O, tak powiem. Zależy jak nam siądzie. Może siądziesz ładnie, a może do dupy.
Także oby siadł dobrze. Główny safe i teraz tak, potek. Zamek, lecimy. Ja pierdzielę, już o coś zahaczyłem. 6 rozdziałów jest. Powiem ci szczerze, myślę, że 3 godzinki może zająć ten speedrun. Mam, znaczy w czasie gry mam nadzieję, że będzie chociaż 2,5, tak powiem. Dzięki orku. Sram ci na starego. Do mnie kulą ognia nie trafią. Trochę głośno jest, ale luj. Tamtego gotika chyba, tamten gotik chyba był cicho, także ten będzie głośny. Przez dziurę w płocie. Ez. Widzisz, warto być człowiekiem w tej grze, bo przez płot się zmieścisz, a ork się nie zmieści. Elo. Siema Diego. Spieprzej. Tu jest taki trik ogólnie, wchodzisz sobie na tą skałę. Najpierw robisz coś takiego, bo tu jest taki warf itemek, który warto zdobyć. Ja pierdzielę. O. Tu jest taki dobry item, który warto zdobyć, tak zwany deszcz ognia. Przyda się potem na bandę Dextera, także warto. Znaczy nie trzeba ogólnie tego itemku zrobić, ale warto według mnie. Ja robiłem też, próbowałem speedrun bez tego i też się da zrobić na easy. Ale warto zrobić sobie to, bo jednak sporo tam możesz sobie przyspieszyć. Jak muzyka K plus 10 do szybkości jest, a ta prosta. Dobra, zbiegasz to ze skały. Ile ja mam many? A, ja spałem, dobra, to ja mam full. Dobra, teraz mamy trzeci rozdział, panowie. Tylko trzeci będzie trochę dłużej, bo trzeba... tego, kruka zabić. Także no to chwilę dłużej może potrwać. Spieprzaj dziadu, dobra. No gadaj! Tu jest taki trik, gadasz z tym typem i przez to nie musisz zabijać zębaczy, tylko wystarczy zabić jakby króla stada, czy coś takiego. Nie wiem jak się to nazywa, wiesz co chodzi, jak są te zwierzęta i masz jakiś boss stada, nie wiem, w dupę jakiś gówno masz. Pieprzej dziadu. Proszę, zajmijcie się. Jedna bestia mnie. Bydle załatwione. Warto. Kurde śmieciu! Chwila. Przepraszam. Warto zebrać item z tego zębacza ogólnie, bo ten item potem można oddać innemu typkowi za pierścień, który jest trochę warty. Wiesz, no, siana trzeba szukać wszędzie tak naprawdę w tym speedrunku. Dobra, biegniesz tutaj ogólnie, bo warf, bo jest kapliczka, jak widzisz, koleżko mój. A kapliczka daje 500 golda. Przewodnik stada? Coś takiego. Dobra, mamy trzeci rozdział za chwilkę. Tutaj nie można tego, trzeba drugie, bo tak to byś sobie punkt many stracił. Tepasz se do zameczku elo. A mogłem sobie już ustawić do przełęczy, ale dobra. To było przecież jasne. Nie wiem, ty mi powiedz. Dobra, pyk, pyk, pyk. Gadałem już ten, co daj ten list. Pierwsza śmietniku. Niepotrzebnie biegnę w ogóle. 5 do górniczej doliny. Wszystko tu chyba zrobiłem, mam nadzieję. Jak coś zapomniałem, to będziemy najwyżej 3 godziny robić. Tam 4 ten speedrun pieprzony. Mam nadzieję, że nic nie zapomniałem, bo szkoda by było. Bo idzie naprawdę super. Kurde! Oby... To nie zapisałem przed tym, a tu wywala Booksplat, także... Trzeci rozdział, dobra. Tutaj zapiszę już dla pewności. A, nie ustawiłem sobie itemka. Także może być troszeczkę gorzej. Dobra, ustawiłem teraz. Nie no, gonią mnie te wilki. Chyba gonią, trochę do dupy wyszło. Robię tak, bo chłopa się nie da inaczej ominąć, bo on chce z tą gadać. I cię tam przeklina, wiesz o co chodzi. Dobra. Biorę runkę do Xardasa od tego chama łysego. Siema.
No. Dzięki. Tutaj robię save'a, bo prawdopodobnie za chwilę powinien się skoczyć potek na szybkość. Także będę go musiał znowu wypić. Najwyżej wczytam, jakby mnie zabili, jakby mi się skończył za wcześnie. Skończył się właśnie. I nie wiem, czy mnie nie zabiją. Dobra. I teraz tak, biegniemy do karczmy, z karczmy biegniemy do miasta i z miast, jak będziemy w mieście Andre na początek, Lares, Andre, Lares, i co potem, nie pamiętam w dupę, przypomnę Cezara. Andre, Lares, Hagen, a Hagen, dobra, Hagen. Pokczam, KGM, pokczam. Dałem te gówno. Musiało się to zdarzyć. Inaczej bym się do tego zabrał. Tutaj... Może nie wyjść, tak powiem. Może nie wyjść. Może nie wyjść. Najwyżej wczytam, no co zrobisz. Tutaj jest chamski moment. Typek... Jest szansa, że typ mnie trafi dwa razy strzałą. Może wyjdzie, że nie trafi. Ora, raz mnie trafił. Raz mnie trafi, jak mnie nie trafi, to gitara wtedy. Ja pierdzielę, widziałeś tą strzałę? Boże! No to było w dupę close, że ja pieprzę, ale to... Kurde, śmieciu, czemu tu stoisz? Dobra, wyszło. No, wyszedł pieprzony fart, ale dobra. Znaczy fart, no tu jest jakby nie fart, jak cię trafi po prostu, bo rzadko trafia. Ale jak próbowałem speedrun robić na offstreamie, to mnie trafił i luj. Trzeba wczytywać spory kawałek gry, co jest dosyć chamskie. Mam nadzieję, że wilki mnie nie zabiją, bo ja mam low HP. Zapiszę sobie tutaj. Dobra, wyszło. Jezu, wyszedł ten skok. Ten skok często mi nie wychodził, jak próbowałem. Samki dupę. Dobra, biegnę do Andre, bo tu jest Bennett. Żeby zostać paladynem, muszę powiedzieć Bennettowi siemanko. Tu sobie już zapiszę dla bezpieczeństwa. Dobra, już wszystko wiem, dzięki Ryjek. Tutaj biegnę pod takimi kątami, bo mnie chcą zagadać brudasy ze straży, a ja już nie jestem strażnikiem i tak to luję na szmatę. No, Lares, Lares. Zapomniałbym ważnej rzeczy, widzisz? Ale przypomniałem się. Lares, ornament, Hagen. Teraz każdy jest. W ogóle to jest ta kwestia, jak jest ten trik, żeby 500 expa dostać, żeby z wody wypłynąć. Wystarczy ze strażnikami nie gadać przy bramie, a nie trzeba opłynąć cały ten, żeby to dostać. No aleluj. Czekaj, poczekaj, czy ja czegoś... Muszę do tego chłopa iść. Szczerze nie wiem, czy potrzebowałem teraz, ale prześpię się, to mi się HP odnowi. Chłop tutaj ogólnie jest warf, bo on ma itemy, dobra. Kurde, no nie skacz mu na szmatę. Ja pier... Dobra, i teraz tak. O kurde. Czy ja mogę coś jeszcze sprzedać? Chyba mogłem to trochę inaczej... I źle to zrobiłem trochę, aleluj. Daj to... Tak, źle to zrobiłem, teraz już wiem. Ale już będę miał item. Dobra, nie śpię teraz, pojeżdżamy. Eliksir szybkości. Nie powinienem do niego wchodzić, porypało mi się. Bo mogłem to później zrobić, jak już eliksir by się skończył. I trochę czasu zaoszczędził, ale nic się nie stało. Wydaje mi się, że... To bardzo mało spowolni ten speedrun, także i tak może. A! Wiem, co źle zrobiłem. I to jest spory błąd już. Mam nadzieję, że mimo wszystko wyjdzie to.
Czekaj, czy ja muszę pięściami chłopa zabić? Całkowicie się z tobą zgadzam. Zamrożę go bryłką, luj. Skończ z tą magią! Zapomniałem z kim... Czekaj, on umrze. A, można go zabić, zapomniałem. Niepotrzebnie się w takim razie podkiem uleczyłem, ale tych podków i tak będzie wystarczająco do końca gry. Pierwsza walka w grze. W tym rozdziale trzecim. Dobra, dawaj mi to list do klasztoru. Dobra, jesteśmy już rycerzem. I teraz poczekaj, czy ja muszę uczyć podka szybkości? Nie pamiętam szczerze, zobaczymy jak będzie gra szła. Wiem natomiast co zrobiłem źle. Ale już luj, trudno. Najwyżej dwa razy pójdę do tego samego typa. Czekaj, teraz będę szedł do... Hej, ty! Naprawdę, sama widziała. Poczekaj, ja pierdzie. Czego zatrzymać dla siebie? Nie mogę zajmować się wszystkim i wszystkim. Możemy jedynie przeczekać. I pracuje niemal przez cały dzień. Tu jest dwa koła. Sam tak mówiłem. Tu jest 250. Dobra, mamy siano w końcu. Hej, ty! Słyszałam, co innego. A tu są te runy z tych paladynów, które wypadają. A, i tych i temu już nie sprzedałem. To muszę mieć, dobra. Daj te poty na szybkość. Ty, chyba tyle z nim. Ile mam potków teraz na szybkość? 5. Dobra, to odkupię wszystkie od tamtego i będzie dobrze. Teraz i tak idę do Saturasa. Obawiał się, że pewnego dnia bestia powróci na ziemię. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Tak, teraz powinienem dopiero iść do tego chłopa od tego nie, tej niepamięci. No ale nic się nie stało. Wypiję sobie już to teraz. Uprosił Inosa, by ten zostawił część swej mocy na ziemi, aby pewnego dnia przywrócić. Teraz tutaj powinienem dopiero iść. Trochę to spieprzyłem, ale nic się nie stało. Wbrew pozorom jest dużo ludzi. A ile jest na tym speedrunie? Siema, napisz dwa jak jesteś na streamie. Napisz swoje ulubione danie jajeczne, dobra? Ja wziąłem ścierwojada? Mam ścierwojada. Śledzie. Jajecznica i gitara. Będę się tu przespać, trochę to ułatwię. Spiję przy śmietniku. Dobra, teraz do Saturasa. A, mogę się do karczmy tepnąć, ale wejdę do Zurisa jeszcze na chwilę. Zobaczysz, czegoś nie zapomniałem. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Dobra, tego nie muszę. Mam zębaczy 3. Jeszcze gorzej. Mam... to golema i bryłka lodu. Jest bryłka lodu, ale na wszelki wypadek jeszcze jedna. Nie wierzę w to. Dobra, teraz dokarczmy tepeczek. Pracuję niemal przez cały dzień. Kurde, myślałem, że tego ominąć śmiecia. To żadna tajemnica. Nie mów, że o tym nie wiesz. Żadna wielka sprawa. Dobra. Teraz biegniemy do Saturasa, potem znowu tutaj tepnę oko... Nie, poczekaj, do klasztoru potem. Tak mi się wydaje. Czy ja dobrze zrobiłem? Chyba tak. Mam nadzieję, że wyjdzie mimo wszystko. Szczerze, to możesz trochę mniej się drzeć czasem. I gdy idę spać na streamie... Chłopie, te streamy nie są od spania. Prosta sprawa. Prosta piła, te streamy nie są od spania. Teraz idź spać na gotiku, jestem spokojny w miarę, chociaż jak mi coś się wyjdzie, to mogę wyjść z siebie na jakieś 3 sekundy, alleluj. Spieprzaj dziadu stary. Tego chyba nie muszę klikać. Powietrze by. Spieprzaj, dobra.
Zarycz? Nie, jestem spokojny. Krzyknij co jakiś czas, jakbym zasnął. Spokój, Ankrecik, nie ma sprawy. Już który z kolei, Marcinas. A, zrobiłbyś se, a źle przeczytałem. Myślałem, że przypieprzyłeś wiadro. Dobra, to jest git. Teraz mogę tepać do gospody. Do klasztoru biegniemy. Do klasztoru, z klasztoru pójdziemy. Weź ktoś, zadziałaj. Ej, moderator jakiś. Z klasztoru pójdziemy do... Pokoj nosa. Czyli znowu tepnę do karczmy. Teraz muszę kupić tylko item. Ważny. Hej, ty! Pokaż te itemy. Dobra, daj dwa strachy. Coś jeszcze? Chyba tyle. Daj tu parę potków. Niech. Jedna bestia mniej. Dobra, wyjmę sobie ten strach. Wyjąłem ten strach, żeby typek mnie nie zagadał śmieci Jorgen. Bo inaczej by, wiesz, bym stracił czas. Natychmiast z tym czarowaniem. Nie, ja nie jestem w takim klubie. Nie wiem mojego istnienia. I to nie jest zasada tego klubu. Naprawdę czegoś takiego nie ma. Dobra, daj tą runę gównianą. Dzięki ryjek. Dobra. Teraz tak, siódemka do gospody. Do gospody teraz, poczekaj. Chyba wszystko dobrze robię, chociaż wiadomo, że zawsze mogę coś spieprzyć jak głupek. Chyba nie muszę potka na szybkość teraz, mam nadzieję. Dobra, teraz mam lepszy armor, także nic mi nie będą zadawać. Kurde, czyli muszę tu potka na szybkość. Dobra, przypieprzę go. Nie wiem, czy czegoś źle nie zrobiłem, bo ja nie pamiętam, że... Źle zrobiłem jedną rzecz. Zastanawiam się, jak ja mam to naprawić teraz, jak ja to źle zrobiłem. Czy ja golema tam przyzwa? Nie, poczekaj, wczytam. Tepnę się do klasztoru. Jedną rzecz źle zrobiłem, muszę wczytać, no. Źle zrobiłem, tepnę szybko do klasztoru i to naprawię. Trochę czasu stracimy na tym. Pierdziele, do Xardasa się tepnęłem. Jedną rzecz źle zrobiłem. Muszę 30 minut dodać w ogóle, tak? Gdzie ta tu jest? Oby on miał ten item, bo jak nie będzie miał, to się troszeczkę wkurzę. Bo wtedy będziemy trochę w plecy. Zapomniałem o jednym ważnym itemku. Oby go miał ten chłop. Dobra, ma. Szkieleta, nie kupiłem jednego. Dobra. 7 do gospody. Dobra. I teraz F5. Teraz można potka szybkości. Ustawię sobie nawet tego szkieleta na 10 i biegniemy. Jak tam dzień mija? Gitara, fajnie. Przygotowywałem w sumie, wiesz, się na ten stream jak bardziej. Jakieś rzeczy tam, ten timer ustawiałem. Sekiro ogarniałem. Tą kierownicę sobie też ogarnąłem dokładnie. Dobra. Tu jest taki trik ogólnie, że przebiegasz po górach, przez co szybko się dostaniesz do słonecznego kręgu. Inaczej bym musiał biec naokoło. A tak to biegnę jakby na wprost przez mapę. Także zawsze troszeczkę szybciej będzie. Prosty trik, panowie. Prosty triczek do zrobienia. A ile czasu daje? Chłopie, nawet sobie nie wyobrażasz. Tu też jest drugi. I chyba można spróbować tym drugim trikiem. Zobaczymy, czy mi coś czasu zaoszczędzi. Chyba trochę da. Dobra, jest.
Ile razy w to grałeś, że wszystko? Ile razy? Ten speedrun? Nie wiem, ze 3 razy próbowałem go zrobić. Bardziej próbowałem poszczególne elementy, niż cały go robić. No coś jak z Gothicem 1. W sumie na tej samej zasadzie z w Gothicu 1, jak grałem. Nie jest... Ja pierdziele, źle zrobiłem. Znaczy... Nie jest to złe tak naprawdę, 500 ekspasy zdobyłem. Ale... Czasu trochę zmarnowałem, no ale luj, nic się nie stało tak naprawdę. On nie powinien do mnie gadać, ale się zbugowało. Strach powinien działać tak, że on ze mną nie powinien gadać, no ale wiesz jak ta gra działa. A się w dupę tak. Dobra, czy ja mogę użyć ten... Nie, dobra, wezmę potka na manę, wypiję. Zobaczę, gdzie są te gówna. Potek na manę, na szybkości. Tam 0, dobra, 0 będę musiał kliknąć. Tędy muszę przebiec chyba. Mam nadzieję, że wyszło, bo jak nie, to dupa będzie. Ja pierdziele, chyba muszę już czytać. No, zobaczymy zresztą. Ja pierdziele w dupę. Dobra. Musiałem to wczytać. Źle przebiegłem, ale nic się nie stało tak naprawdę. Bez potka na szybkość mogę to zrobić, wypiję go dalej. Chociaż... Tak, bez potka na szybkość mogę to chyba zrobić. Mam nadzieję, że... Nie, chyba znowu będę musiał wczytać. Zobaczmy czy wa... No, muszę wczytać. No, poczekaj, spróbujmy to zrobić. On nie ma na hita, ale jak dobrze to wyjdzie, to... Proszę, zabij ich. Błagam cię, zabij te gówna! Ty śmieciu szkieletowy, masz to zrobić! Czego ty w dupę szmato głupia nie rozumiesz? Co za debil z tego szkieleta pieprzony? Śmietnik. No i gówno pieprzony, śmieć! Nie wyszło. Trudny moment. Zastanawiam się, jak ja mam to zrobić, szczerze. Tutaj jak górą przebiegnę, to nie wiem, czy nie umrę, jak skoczę tam na dół. To jest problem. Nie no, umrę. Ja pierdzielę, spieprzyłem sobie kawałek speedrunu. Ja tu chyba nie mogę zeskoczyć, nie? Jezu, te gówna tu są! Dobra, to jest trudny moment, bo źle się ustawiłem, znaczy... Dobra, wypiję pota na szybkość. Zobaczymy, co z tego będzie. Może się wtedy uda to zrobić. Trochę gówniano mi się te wargi ustawiły. Może teraz wyjdzie. Proszę, zabij te wargi, błagam. Ty nawet ich na hita nie masz? Ty pieprzony w dupę szkielecie. Zaraz mi zdechnie ten szkielet. Nie! To jest trudne. Przepraszam, że wydarłem Reja. Bardzo przepraszam każdego. Wiem, co muszę zrobić. Mogłem w sumie od początku tak zrobić. Dobra, wyszło. Dobra, teraz wyjdzie. Tylko zabijaj ich porządnie. Zajmij się tymi gównami, szkielecie, przypieprzony gównie. Jaki ten szkielet jest gówniany, ja pierdzielę. No zabij tego wilka! Ty śmieciu! Gdzie ten szkielet? A ja tego nie kliknęłem, chłop. To zabij go, błagam. Dobra. Tylko tyle musiałeś zrobić, śmietniku, i ci to nawet nie wychodziło, brudasie. Dobra, biegniemy. Wziąłem ornament. Czekaj, zobaczę, czy mam jeden. Jest, dobra, jeden.
Drugi jest tam. Dobra, dobra, jest git. Nie drzwi mordy? Dobra, chłopie. Muszę drzwić mordy, to dodaje energii. Oglądałeś Dragon Balla kiedyś? Slow run? Trudno się ustawiły wargi, powiem ci szczerze. Aleluj, nic się nie stało tak naprawdę. Troszeczkę czasu straciliśmy na tym, aleluj. Tak naprawdę i tak wyjdzie ładnie. Paska HP nie widać, ale i tak mi mają wszystkie moby na hita silniejsze, więc po co masz go widzieć? Tak jakby był cały czarny, bo i tak mi mają na hita. Ale tu musi się udać. Trudna rzecz. No kurde, przycisk. Mam nadzieję, że brudacy się... No bijcie to gówno, brudy. Jedna bestia mniej. Niezła bestia. Dobra, ładnie. Teraz biegniemy tutaj, naprawimy oko i nosa. Potem pójdę. Dobra, jest git. Poka level? Piąty. Piąty level, trzeci rozdział. Tak się gra w gierkę, koleżka, jakbyś nie wiedział. A, 30 minut muszę dopisać, pamiętajcie, zaraz dopiszę. Jak jakiegoś Bóg z plata wywali, to dopiszę po prostu. Dzięki, Ryjek. To było oczywiste. Nie mam czasu na. Naprawię oko i nosa, wezmę runę. Po runce biegniemy do Dextera i potem do miasta portowego. Hej, ty! Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi. Dobra, oko i nosa naprawione. Niczego nie dowie. Nie zależy mi tym. Jarkendar? No dosyć trudny jest w speedrunie, powiem ci szczerze, dlatego ja go robię inaczej niż speedrunnerzy inni. Na swój sposób, ale w sumie szybki jest ten sposób, tylko no w prawdziwym speedrunie jednak no dodaje sporo czasu, w sensie na minus oczywiście czasu, niż żeby było lepszy czas. To w sumie na plus. Na plus czasu, ale na minus, ja wiesz co chodzi, w dupę. Pepega, o, Pepega. Dobra, biegniemy do Dextera teraz. Ten deszcz ognia, który zdobyłem wtedy na takiej górce, użyjemy. Użyjemy deszcz ognia i teleport do miasta portowego. Nie mam czasu na takie rzeczy. Nie mów, że to nieprawda. Zabieraj się z tą swoją magią. Zabieraj się z tą. Siema, Dexter. Do miasta portowego. Czekaj, czy ja coś zapomniałem? Wydaje mi się, że jest wszystko git. Teraz mogę iść do Watrasa. Ale najpierw pójdę po tego, po ornament. Dobra, 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 jest git. Dobra, to zaraz zabijamy kruka. W ogóle kruk. Kruka, chłopie, jak zobaczycie, jak ja tego kruka zabijam. Mam swoje zdanie na ten temat. Najlepsza część gry, naprawdę. Dobra, nie będę używał już tego chyba speeda. Mnie to i tak nikt nie słucha. Będę się lepiej trzymać. Chociaż się zastanawiam, czy mi się jakoś przyda potek potem. Nie, czekaj, w sumie jest szybszy sposób. Bez potka tutaj. Jak wyjdzie, ale pewnie nie wyjdzie, zając mnie. Dupa, oczywiście, że nie wyjdzie. Ja pierdzielę w dupę, gówno! Dobra, luj. Wezmę to, pójdę do Hagena. Od Hagena. Chociaż szczerze mogłem wypić tego potka już. Ale luj, nie będę już marnował, bo i tak zaraz idziemy do kruka. Trochę przedłuży się speedrun, ale nic się nie stanie ostatecznie. Co jest? Przecież klikałem to już! Czy ja to wtedy źle kliknąłem? Ja pierdzielę, ja to musiałem źle kliknąć chyba, tak? Nie mów mi, to czas zmarnowałem na początku.
To się nie kliknęło? Jakie gówno! O Boże, myślałem, że ja to kliknąłem. Kurde, w dupę, to zmarnowaliśmy czas. Znaczy... Nie, no tak naprawdę to doda jakieś, nie wiem, za 2 minuty. Znaczy do ostatecznego czasu, wiesz, jak na tak mały czas, no to tak sporo, no aleluj. Trudno. Trzeba przeboleć. A to mi się Marcinas musiał coś popieprzyć, naprawdę. No szkoda, szkoda. Szkoda, aleluj. Dobra, do Hagena biegnę, od Hagena do Watrasa, Watrasa do gospody, z gospody do Watrasa. Kurde, to ja powinienem pota. Dobra, Luj wypije tego pota, najwyżej go zmarnuje. Ja tylko teraz dopiero, jak pieprzę tego speedruna. Pierwsze rzeczy w tym speedrunie niepotrzebne. Zrobiłbym to inaczej. Zamknij dupę, ja też bym to inaczej szmato zrobił. No robię głupie błędy jak na razie. Powinienem wcześniej wypić tego pota, bo zapomniałem, że jednak jest sporo rzeczy do zrobienia. Luj. Tak dużo czasu nie zmarnowałem. Dobra, teraz tak, Watras, gospoda. Watras. Saturas, idziemy do kruka. Stanął więc między swymi braćmi. Hej, ty. Wie, czytaj to szybciej, siwy! Śmieć siły. Co za siwe gówno. No gadaj ze mną, ty śmieciu! Żadna wielka sprawa. To rzeczywiście prawda. Nikt nie chce wiedzieć. Co ja sobie muszę ustawić? Klasztor wyłączę, zamek wyłączę, tak, przełęcz wyłączę. Teraz to. Nie, ale on oczywiście to, wie wszystko czekaj. Lepiej. To. Nikt nie chce to, wiedzieć. To. Mój. A dlaczego bym się do tego zabrał? Mogę ci. Nie! Kurde! Dobra, luj. Nie to co chciałem, ale nic się nie stało. Dobra. Ja ledwo do której wytrzymam? Ty do mnie gadasz? Porypany jesteś? Do gospody, tak. Mam nadzieję, że wziąłem od Hagena ornament. Coś mi nie wypadło z głowy. Powinienem mieć 3. Nie będę sprawdzał. Liczę na to, że jestem mądry. Jak wywali Bóg z plata, to dodam te pół godziny, które trzeba dodać, jak coś. Pamiętam o tym cały czas. Mam 2, powinienem mieć 3, ale zobaczymy. Zaraz się dowiemy, czy spieprzyłem speedrun. Będzie plus 10 minut, czy nie. Miałem 3, dobrze. Nie, po co mnie straszysz, chamie? Tu się przespałem, żeby magowie szybciej doszli na miejsce, które trzeba. Dobra, jest gituwa w sumie, jest gituwa. Mam nadzieję, że speedrun będzie na YouTubie. Tak, egzorcysta, tak samo jak z Gothica 1, nie? Chociaż nie wiem, gdzie ja zmieszczę ten stream na kompie, ale luj. Hej, ty! Ornament i... O, przestań chwila. Skakać. Spieprzy, śmietniku. Tu zapisałem i wczytałem, żeby oni od razu zrobili ten swój tupe eksperyment, to gówno co robili. Dobra, teraz tak, założę armor na szybko. Skille już założyłem. Dobra, to jest wszystko git. Mam 100% many. To szybko zrobimy tego. Kruka, potem pobiegniemy do tego śmiecia. Nie pamiętam pytań, zaraz w necie zobaczę, jakie odpowiedzi były do tego Kłachodrona, czy jak on się tam nazywał, wiecie który. Dobra, jest gituwa, jest gituwa. Leci dobrze ten speedrun, szczerze wam powiem.
Chyba nawet lepiej niż się sądziłem. Chociaż jeden błąd zrobiliśmy, a nawet dwa, przy wargach i przy... I no i raz nie wziąłem tego itemka, ale nic się stało. W sumie ostatecznie nic się nie stało. 100% many jest. Zapiszę obok splata, może wywalić. A, nie wywalił. Do której kasty należysz? A, to mi napiszesz Marcina z potem, dobra? Jak będę go robił, no to w sumie za chwilkę. Zresztą zaraz zobaczycie. Włączcie sobie w dupę stoper na Jarkendar. Jakie to będzie krótkie. Kurde. Jak siądzie dobrze, to Max Jarkendar, chłopie. A, zaraz zobaczysz, co ja ci będę mówił. Zaraz się zesrasz, jak zobaczę, kiedy jest szybkie. Jak wszystko dobrze siądzie, oczywiście. Nie jest powiedziane, że siądzie tak, jakbym chciał. No ale liczę na to, że będzie tak zwana gituwa. Dobra, ty jesteś załatwiony. Teraz tamten drugi. Co pewnie będzie kulą ognia na pie... O, klasyka! Jopie, jestem... Ciągle to potrafię! Wróżbita Maciej. Chwila! Dobra, dawaj ten item, koleżko. Dobra. Song request? Nie, nie, nie. Na tamtym nie było song requesta, na tym też nie będzie. To jest chłopie speedrun. Nie wiem, jak naprawdę kogoś nudzi speedrun Gotika, to niech po prostu wypieprza na bambus z tego streama. Jak komuś się w dupę nudzi speedrun. Naprawdę. Rozśmieszasz mnie, koleżko. Tak tylko mówię, dobra? Ale tak nie wyganiam oczywiście. Mam nadzieję, że zostaniecie. Przynajmniej ci, którzy chcą. Jak już oglądasz z bambusa, to gdzie masz dalej iść? Nigdzie, siedź sobie tam. Będzie fajnie, może się tam zajmiesz czymś. Dobra. Ładnie na razie idzie, zobaczymy jak tutaj, bo tutaj jest dosyć trudny moment. A ta bestia co tu robi? Gówno, szmato. Kurde! Ja pierdziele! O Boże! Już myślałem, że do dupy spi... Żadna bestia tu nie wejdzie. Jeszcze żyje, także jest dobrze. O Boże. To było close, że ja pierwszy. Proszę cię! Dobra. Dobra, mamy kruka. Padać już szybciej, palancie pijeprzony. Dobra. Teraz myślę sobie, co tu zrobić dokładnie, ale chyba zrobię tak, jak próbowałem wcześniej. A ten spór czego chce? Tu zapiszę, bo tu może być dosyć ciężko. Liczę, jeszcze że wyjdzie. Się spotkamy. Liczę, że wyjdzie po prostu, tak powiem. Ale chyba umrę teraz. Proszę! No po co mnie po garbie walisz? Chyba spokojnie. To jest dosyć trudny moment w sumie, ale no zobaczymy jak siądzie. Nie machaj tym gównym szmato. Goń mnie, goń śmietniku. By wyszło. KUR! O, nie zabił mnie! Jaki pieprzony fart! Proszę cię, puść mnie. Dobra, jest gituba. No to był fart, ale dobrze wyszedł. Nie mają mnie na hita, ale
Wiesz, oni mają 90% kryta, tak powiem. Także jak to wyszło, to naprawdę to był farcik. Niech. Weźmy szybko kamień i możemy iść dalej. Nie, czekaj, nie dalej. Gdzie ty jesteś, Miksir? To jesteś ty? Czy to nie jesteś ty, koleżko? To jesteś ty. Daj mi szybko, teraz się nauczę języka, bo inaczej z kłachodronem nie pogadam. Teraz się uczę języka z chłopem, no i będę przyzywał tego. Będę przyzywał sobie tego ducha. Dobra, Marcina, zaraz będziesz mógł napisać, czy kto tam wysyłał te? Czy kto mi wysyłał te odpowiedzi do pytania, także możesz mi za chwilę wysyłać. Nawet teraz już, bo będę potrzebował. Także napisz. Strażnicy umarłych, potem są wojownicy. Co potem? Wojownicy, kapłani, wojownicy. Uzdrowiciele. Co tam dalej jest? Ja nie mogę czytać. Uzdrowiciele. Skąd mam wiedzieć? Nie, jeszcze kapłani. Kurde, orku! O, kolous to było. Ta, nie pisz mi pytań. Pisz mi tylko w dupę, jacy tam są odpowiedzi. Nie, umrę chyba. Nie włożył tego. Dobra, spieprzyłem to. Dobra, zabij mnie, ty orku pieprzona szmato. Nie włożył tego kamienia. Tylko był dźwięk, że włożył, ale nie włożył, więc trochę się zbugowało coś. Umarli, wojownicy, kapłani, wojownicy, uzdrowiciele i co dalej? Nie, nie uzdrowiciele chyba. Umarli, wojownicy, kapłani, wojownicy, uczeni. A, uczeni, uzdrowiciele chyba, tak? Umarli, a dobra, dobra, umarli wojownicy. Z pierwszej orku, znaczy nie z siorki. Dobra, możliwe, że siądzie teraz. To jest dosyć trudny moment, bo tutaj się zahacza ta roślina. Dobra, gituwa. Tak zwana gituwencja. Zapieprzamy dalej. Przestań mi drzeć mordę do ucha. Tutaj sporo na hita, musi rzeczy wyjść, także wiesz. No ale jestem dosyć tanki, więc nie umieram na bombę. To jest plus. Znaczy no od orka na hita to chyba całą grę będę umierał. Takie życie. Biegnij ty orku! Przyzywam cię, kłaniam. Pradawny przywódco kasty wojowników. Dobra. Dobra, dobra, widzę co piszecie. Umarli wojownicy. Umarli wojownicy, kapłani wojownicy. Uczeni. Uzdrowiciele. Nie wiem. Dobra, wyszło. Dzięki panowie, dzięki. Można na was polegać. Dzięki panowie. Dobra, jest gituweczka. A, spieprzaj orku. Naprawdę jest dobrze. Teraz muszę dobiec nie umierając. To jest też nie takie proste. Zobaczymy jak będzie. Nie bij! Śmieć. Uderzył mnie. Ale jeden hitek to luj. Przeżyjemy. Sejwik, bo to może nie być. Chociaż czekaj. Nie bij mnie, błagam. Ty orku! Przepraszam. Przepraszam, że krzyknąłem. Sorry panowie. Ty też leży na wszystkich krzyczy orków? W sumie to nie są orkowie. Czy to jest wyzwisko wtedy? Jeszcze się spotkamy!
Hedra Kantar. Dobra, zobaczcie walkę z krukiem. To jest epic fight tak zwany. To będzie w dupę rzeź. O kurde. Szybciej! Mów Disie? A Dis to już nie jest wyzwisko? A, co ja w ogóle mówię? Przepraszam. To było nieumyślne. Nie chciałem nikogo obrazić w tym momencie. Tak serio mówię. Po prostu pytam, czy to jest mniej obraźliwe niż orku. Bardziej? Jak ja mam te rzeczy ustawione? A, tak, tak. Dobra, jesteśmy u kruka. Walka z krukiem, panowie. Patrzcie na to. To jest legendarna walka. Dobra, po kruku. Mamy noc kruka za sobą. Ja pierdzielę. 11 minut Jarkendar zajął, no i to mi się podoba. Weź. Niech. Zamki gówno. Na sekundę biegnę tam tego typa, to nie jest mi potrzebne. Ale on daje 150 golda, więc worth. Dobra, poczekaj, teraz tak. Klasztor, Watras, klasztor, dobra, dobra, piję pota i szmato ci na gówno wale. Dobra. Zapiszę, tutaj zapisa zrobię. W razie czego jakbym coś tam spieprzył, to będzie można tu wczytać. Bo jednak te poty są na wagę złota, koleżko. Czy tam czegoś. 18 level małp versus powracający pierwszy level na Awku Garen. Malfight. No i ładnie jest, szczerze, idzie bardzo dobrze. Naprawdę, tutaj wyszło tak dobrze. No i nie wiem, czy mi wyszło tak wcześniej. Chyba nie, tak mi się wydaje. Więc naprawdę wyszło super. Dobra, teraz tak. To wyłączę i teraz tak. Klasztor, Xardas. To chyba nie będzie dobra. Klasztor na start. Spieprzaj. Klasztor Watras, klasztor Xardas. Coś takiego z tego zapamiętam. Kurde, no przypadkiem się o to zapytałem. Ale to szybko. Puxplat. Dobra, Puxplat, także mamy czas, żeby dopisać 30 minut. Mówiłem, że w końcu wyskoczy. No nie da się, żeby nie wyskoczył. To jest pieprzony gotik. Dobra, znowu 18 godzin. Cudownie. Gotik dalej działa. O dziwo. A nie, już nie. Dobra, wyłączył się. Mamy godzinę 3 minuty na tym gotiku. Znaczy w czasie gry oczywiście w tym, ale tak to nie wiem ile gramy. Z półtorej myślę, jak nic. To czwarty rozdział teraz. No ładnie jest, ładnie. Torrenty? Nie, nie, to jest na Steamie. Ten gotik. Ta gra kosztuje chyba 5 zł. Siema, siema, Slavik Human, witam.
Jutro 18 koniec? No, na to wygląda. Chyba, że ktoś przedłuży. Na razie jest pogoda. Dobra, i teraz tak. To wyłączę. Klasztor, Sardas, miasto portowe mam. To sobie na wszelki wypadek. Dobra, klasztor. Oby nie wywaliło znowu. Po jakimś czasie musi wywalić tego buksplata. Ta gra w dupę taka już jest. Nieważne, co byś zrobił chyba. Nie można na tym polegać. Dobra, teraz tego nie kliknę chociaż. Miasto portowe, Watras. Czy stream w niedzielę? Nie wiem, ile będzie trwał ten stream, powiem tak. Tak, o 17 się w końcu odpalę. Kozacka rozmowa z Watrasem. Do wtorku stream, chłopie. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Xardas. I u Xardasa zrobimy sobie też szpon Beliara, także jest gituwa. Także trochę będziemy walczyć potem. No, ładnie idzie, bardzo dobrze idzie ten speedrun. Podoba mi się to. Hej, ty! Szybciej szmat ławcu. Chwila. Dobra. Wezmę sobie szpon Beliara. Poczekaj, czy myślę coś jeszcze? Szpon Beliara. 3 punkty HP, 250 zł, dobra, pog. Teraz tak, potek chyba nie potrzebuję jeszcze. Do miasta portowego, do majątku ziemskiego. Teraz tak, ustawię sobie strach. Wypiję pota. Dobra, jest gituweczka, panowie. Ja pierdzielę, idzie mega dobrze. Siema, siema, Kitsu, witam. Mogę ci opowiedzieć o tak. Follow, jak o ile przedłuża stream. ETS będzie jeszcze, ale już był chyba 4 godziny. No długo dosyć był. Myślałem, że będzie krócej, ale dobrze się grało na tej kierownicy, chłopie, to napije przeliśmi jak nienormalnie. Znowu jedna z tych głupich bestii. Znowu jedna z tych. Mam nadzieję, że to wyjdzie, bo tu jest szansa, że umrę jak gówno. Niestety, ale ta gra tak działa. Dlatego zapiszę tutaj. Proszę nie bij! Jezus Maria. Przepraszam, ale to było close, że ja pieprzę. Klasztor, klasztor. No mówię, to było pieprzony close. Gmasz? Tylko Inos wie, co jest dobre, a co złe. Rusz szmatę starą. Żadna tajemnica. Pójdę przespać się. Przecież nic nowego. Sejwik. Czekaj, teraz tak. Oko Inosa. Wracamy do miasta po itemy. Idziemy do czwartego rozdziału. Smoki zabijamy. Jesteśmy w piątym. No, to jest końcówka gierki już. Rozerwę cię na kawałki. Nie będę już podkawalił, bo nie ma sensu. Dobra, uspokój gówno, śmietnik. Czy ja zrobiłem szpon Belia? Dobra, dobra. Uciekaj! Jak będzie jeszcze okazja. Najszybciej jak tylko potrafisz. Siema, siema, witam.
Tu jest bug trochę, w sensie bug taki, że właśnie slajdy robi takie bezimienne i ani nie spada w dół, ani w górę. Wydaje mi się, że to jest błąd przez to, że ta gra jest w 60 FPS, a nie tak jak powinno być w 30, więc muszę tak zrobić. Gotika na YouTubie będzie, no Gotika 1 jest na YouTubie. Sporo wyświetleń nawet masz, szczerze, jak na taki film. Ze 20 coś tysięcy wyświetleń. Także podoba mi się to, miło. Ludzie tam prosili o Gotika 2 mocno. Tutaj nie walnąłem podka, bo by się zmarnowało z niego sporo, bo zrobię trik zapisz wczytaj. Dopiero po tym walnę podka. Nie, chyba nie będę walił potaj tak. Dopiero walnę podka w Górniczej Dolinie. Tak, bo wtedy bym trochę chyba zmarnował. Tak mi się wydaje. No jest dobrze. To jest ta rodzina. Ale jaka Sparta? Jaka rodzina? Nie gadaj tyle, tylko dawaj to Sekiro. A spokojnie, koleżku. Jak skończymy to, to myślę, czy film obejrzeć, czy zacząć Sekiro. Co wy myślicie, że to będzie lepsze? Film? Sekiro? Zobaczymy. Może chyba film sobie tak fajnie będzie klimatycznie o tej drugiej obejrzeć, nie? Jedna bestia mniej! Jedna cholerna bestia mniej! Jedna bestia! Chwila! Dobra, mamy to i teraz tak, miasto portowe na szybkości, to było 8. Miasto portowe i ten, nie muszę żadnej przemiany, mam smoczego zębacza, sprawdźmy, mam, dobra, czyli Zuris, kupię item, te pamy się wypieprzamy stąd, Ezo. Film wybierzemy zaraz po speedrunie. Sparta, a zobaczymy, może. Nie mówię. Na pewno jakieś tam VIP-y rozdam na trochę, nie wiem na ile, czy do końca streama, czy na ileś, po jakimś czasie zabiorę. Tak jak mówiłem, jakoś no, w nocy. Jokera? Nie, na pewno nie. Po pierwsze tupę nie, po drugie nie. Co? Film z tego roku, znaczy z tamtego roku. Dobra, co ty tu masz, koleżko? Na szybko muszę to zrobić. Szpon Beliara, nie? Weź to. Nie mów. Weź tą kuszę gównianą, weź tego bełta. Strzały sobie zostawię. Weź tego przyzwanie gówna. Niczego jej już nie powiem. Mój mąż uważa inaczej. Weź tą gobliną jagodę. To sobie zostawię. Weź ten pan. Naprawdę, sama nie. Daj parę potków. Mogę zajmować się. Daj parę tych potów. Dwie lodowe fale, demon, zmniejszenie. Daj te trzy. Każdy już o tym wie. To jest git. Dobra, spieprzam od ciebie. Daj jeszcze parę potów. Wierzę w to, już uważa inaczej. Teraz tak, dwie lodowe fale mam, zmniejszenie mam, demon. Dobra, 2, 3, 4. Dobra. Mogę zajmować się. Te pamy do przełęczy. Nie mów. Gdybym sama. 47 Roninów? No zobaczymy. No może coś z Keanu Reevesem. Nie wiem. Zdecydujemy podczas oglądania niedługo. Teraz się na razie skupię na tym gównie. Chociaż teraz dosyć łatwe rzeczy będą, także easy. Czekaj. Dwa. Raz, dobrze, jak się obsrałem, że itemów nie kupiłem. Ale mam. O ty szmato, chyba mnie ubije śmieć. Nie, dobra. O Jezus, śmietniku. Nie no.
I tak chyba film zrobimy, nie? Nie wiem, zobaczymy zresztą po tym. Prawie mnie przypalił, ale wyszło gi. Spieprzaj ode mnie. Ty, że mnie szczury nie zabiły, zapiszę. Te szczury dużo zadają, bo ja mam chyba 6 level. Dobra, nawet mnie nie dotknęły. No już 6,5 godziny streamujemy. Gdzie jest gituwa? Dawaj. Co to jest, Marcinez? Nie znam tego. Dobra. Teraz tak, panowie. 4 smoki do zabicia. O kurde, zapomniałem o tych wilkach, żeby mnie nie zabiły. Dobra, już mnie... Tu może wywalić, także zapiszę. Bóg, splaty tutaj są wszędzie. Dopisałem 20 minut już, napisałem. Dobra, teraz tak, zróbmy główny save. Teraz tak, to przełęczy sobie, wezmę na ten, nie. Do zamku. Tu jest, do zamku się tepnę na start. Zapisałem, jak wywaliło streama. Był, chyba nie było już żadnego donata potem. Nie sądzę, żeby w tej sprawie coś się zmieniło. Czekaj, co ja robię? Ktoś za to odpowie. Tutaj. Nie potrzebuję. Daj to. Teraz tutaj. Nie mów, że kupuję przemianę w demona. I robimy dalej. A? Znaczy przemianę, przyzwanie demona. Daj mi parę potków na wszelki wypadek. Ile mam manę? Dobra, prześpię się, żeby trochę zaoszczędzić, bo jednak tutaj siano jest potrzebne w tej grze. Zwłaszcza potem. Niedługo w sumie. 5 rozdział jest najkrótszy, także praktycznie jak zabije smoki, to mamy Irdorat. Nie wiem, za chwilkę. Chwała Inosowi. Chwała Inosowi, synek. Nie zasłużył na coś takiego. W sumie dużo mam sianka tak naprawdę. Dobra, tutaj sejwik. Spieprzę. I teraz tak, dobra, zaczniemy sobie od... Od jakiego smoka tu zacząć, myślę. Od bagiennego smoka zaczniemy. Od bagiennego smoka zaczniemy. Jest chyba... Szczerze, bagienny jest ogólnie najsłabszym smokiem. Ale jak robisz speedrun, to jest najsilniejszy. Zwłaszcza na 60 fpsach, jak ja teraz robię. Bo jest w dupę zbugowany. Jak ja widziałem, jak ten gotik normalnie działa. Jak wolno się HP regeneruje tym smokom. A jak się regeneruje na 60 fpsach, to to jest porypane, naprawdę, nie wiem czemu tak jest. Ale to jak ja widziałem tego gotika, to ja myślę, że lagą bym go na easy zrobił, gdyby się tak HP regenerowało smokom. Nie wiem, chyba gotika lagą to tylko na starym gotiku się da zrobić, szczerze. DX11 wtedy też HP się szybko regeneruje, to nic się zmieni w sumie. Pogchamp. Braveran. Dobra, tutaj. Tu jest w ogóle trik, ale wam pokażę fajny triczek. Pa, jak wejdziesz tą, to żeby tak wolno nie iść, to robisz coś takiego. Chłop nawet na speedrunie, jak robił tego gotika 1,5 godziny, to o tym nie wiedział, także to jest mocny trik. Bo nie robił tego. Chyba, że nie chciał, nie wiem. Nie wiem, czemu nie robił tego trika w sumie. A może on ma jakiś inny trik, nie wiem. Widziałem, że on jakiś tam trik robił, ale nie ten. Tutaj idemy, podnoszę się zawsze siano trochę więcej, bo tam później naprawdę trzeba tyle siano, że jest porypane. Dobra, to jest dosyć trudne, mimo wszystko.
O kurde, złe klikałem. Dobra, to jest trudna rzecz, ale oby wyszła. No kurde, zaraz mu się HP regeneruje. Ja pierdzielę w dupę. Cudowny speedrun. Nie wiem, czy nie zbugował smok. Ja pierdzielę. Świetny. Proszę, nie lata już. Nawet smoka nie widzę. Umrzej! No! Totalny pog. No ładnie wyszło. Mamy to do zamku. Nawet ładnie wyszło, szczerze. Jak ja próbowałem to na offstreamie, to jeszcze bardziej się bugowało. W sensie się bugowało, no. HP mu się tak szybko regeneruje, że jest porypany po prostu. No co tu dużo powiedzieć. Dobra, jaki teraz? Jeżeli kamienny, to... Nie, dobra, zróbmy ognistego. Nie, poczekaj, będę miał na level. Nie wiem chyba, nie wiem czy będę miał na level. Ale jeżeli ognisty, to sobie ustawię skillę. Zrobię ognistego teraz, bo jest dosyć łatwy. Kamienny jest problematyczny, bo tam jest bug. Na tej wersji oczywiście, który ja gram. Że nie można wskoczyć na miejsce jedno, które powinno się dać, ale się w dupę nie da. Dobra, próba. Może się uda za pierwszym ognistego, chociaż... Zobaczymy. Spieprzaj, dziadu pieprzony, najluj. Nie wiem, czy się uda teraz z takim HP. A, uleczę się przed nim, słuchaj. O, ładnie siada ten speedrun. A lepiej niż nawet na offstreamie jak grałem. Już zobaczymy czas. Potem. Uda się za pierwszy, myślisz? Zobaczymy. Dzięki za energię. O! Ja pierdzielę w dupę fart! Oni mają chyba z 90% szans na kryta. Nie wiem czemu mnie nie zabił. Pieprzony fart na tym speedrunie. Już drugi albo trzeci hit i mnie wszedł na hita, żeby mnie zabić. Ja pierdzielę. Wykrakałem. Wykrakałem w dupę. Niestety, musiało się to w końcu wydarzyć. Ty orku pieprzony, zabierz się. Pośpisz w pracy? Chłopie, ja tu pewnie będę jak ty wrócisz z pracy jeszcze, także wiesz. Już zobaczymy, no jeszcze jest 17 godzin, tyle wiem. Na razie się dobrze trzymam, ale jest dopiero 6,5 godzinki streama. Na Sekiro czekasz? No chyba film najpierw zrobimy w sumie, bo będzie nawet fajnie o tej porze obejrzeć. Kiedy przerwa? Nie? No jaka przerwa, Marcin? No to przed filmem przerwę zrobimy tam parę minut. Może sobie jakieś jedzenie ogarnę na film. Horror? Zobaczymy. No, już znowu nie pamiętam jak się ten nick czyta, ale nieważne. Oby siadł, proszę cię, orku. Dobra, jest gituwa. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płacić. Dziękuję. Jestem bardzo. Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Kajor 20091 dał na ile to jest? 24 zł XDDD, a ten ma dalej 17h. Nie chcę zejść poniżej. Ile to jest? 12 minut? Dobra.
5, lotowa fala. Aby siadło, bo tu się też buguje. Siadło. Proszę, zajmij się nim. Widzicie, a ja się tak lagą męczyłem. Czemu go tak przesunęło? Co się dzieje? Ja pierdziel, nie wiem czy jakiegoś tego, Bóg z placa zaraz nie wywali. Ezu. O kurde, zapomniałem jednej ważnej rzeczy. O ja pierdziele, zapomniałem jednej ważnej rzeczy zrobić. I teraz się zastanawiam, czy się uda zrobić speedrun. O ja pierdziele, dobra, nieważne. Hej, ty. Dobra, mam 15. 20, 25, 26, 27, 28, 29. 34, 39, 44, 49, 54, 59. O ja pierdziel. Nie, dobra, wbiję level, ale zapomniałem tabliczki jednej, która robi tak, że na mistrzu walczę. Szkoda, szkoda tej rzeczy. Ja pierdziel, szkoda. Fest, szkoda. Aleluj. Damy sobie radę bez tego, mam nadzieję. Jest taki jeden item, którego zapomniałem. Wydaje mi się, że jakoś bardzo to nie wpłynie na grę w sumie. Dobra. Siódemeczka. Zapisałem, tak? Dobra, to mogę dodać 12 minut. Dzięki, dzięki. 12 minut, dziękuję ci bardzo za dotację. Add time. Widzisz, jaki Bóg, jak Gothic daje szansę, żebym dodał czas? Jaki kochany ten Gothic, pieprzony w dupę. Szkoda, że itemka zapomniałem jednego. Naprawdę, jest trik, żeby mieć łatwo. O, godzinę 24 mamy. Dopiero w czasie gry. Jest sklep niż myślałem. Co 42? Jakie 42? Wcześniej dodałem 30 minut. Dodałem 30 minut na poprzednim buksplacie, panowie. Na poprzednim buksplacie dodałem. Dobra, kamiennym się zajmijmy smokiem najpierw. Jest trudniejszy, bo no jest. Kurde, szkoda, że zapomniałem tej rzeczy. Bo tam była jedna rzecz. A chyba się zagadałem w tym momencie z wami. Ale nic się nie stało. Wydaje mi się, że i tak będzie dobry speedrunek. Jak na razie idzie bardzo dobry czas, więc możliwe nawet, że zrobimy lepiej niż myślałem. A kurde. Stawka nie będzie zwiększana? Jak za chwilę będę siedział 24 godziny łącznie. Także zaraz powinna być nawet zwiększana. Z tego co wiem. Ale zobaczymy, czy ją zwiększę. Jest ok na razie. No, zobaczymy zresztą. Ile jest jeszcze do następnego progu Phoenix? Chyba mało, nie? Aha, cztery. Pół godzinki. Dobra, tu jest bug. Spróbuję, może się uda, że wskoczę tam, ale tu jest taka ściana. Znaczy ściana, po prostu trzeba tu wskoczyć, no, normalnie. I zębacz w normalnej wersji Gothica normalnie tu wskakuje. Problem jest taki, że na tej wersji pieprzony debil nie umie. Szkoda mi bardzo. Przez to mogę mieć. No przez to może się nie udać to zrobić, no ale. No tutaj powinien wskoczyć w normalnej wersji Gothica, ale w tej wersji pieprzony debil to umie co najwyżej nasrać. Na klatę starem frajer. Kurde śmieciu, no nie wskoczy, dobra. Nie uda się. Ja. To jest. O kurde, no to jest trudne. A! Ty orku.
Dobra, Pog. Zapiszę sobie i teraz tu jest taki trik. Puść mnie! Orczyco. Proszę, nie bij mnie. Dobra, jest, wyszło. Dobra. Teraz szybciutko, na smoka mam 5-6, dobra, 5-6. Ładnie, wyszło szybko, myślałem, że będzie gorzej. Ale wyszło, także jest gotowo. Spieprzaj, orku. Teraz to jest trudne. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. O kurde, dżem. Wiecie, chcę kurwa zobaczyć. To wracamy do 18 kappa. Ile to jest minut? Ktoś mi może pomóc? To było ile dolarów? Dziękuję bardzo za te wszystkie donaty, a zwłaszcza za tego, a zwłaszcza za każdego. Szkoda, że tej tabliczki zapomniałem, naprawdę szkoda mi, no ale powinienem teraz chyba level być, albo po następnym smoku, więc powinno być tak git. 30 minut? Dobra, dobra, to dodam. To powinien być już próg w takim razie, tak? Zobaczymy. Weź, proszę, ktoś złanuj miecho, a przynajmniej daj tę małta. Napisał bardzo brzydkie rzeczy na temat naszych czarnoskórych braci. A, dziękuję bardzo. A, nie mam jeszcze le... A, teraz dostanę level. A, jest git. Nie wiem, Niton. A już. A ty mi ją wysłałeś chyba, tak? A, to muszę ją dodać. Coś się pieprzy Gothic. Mam nadzieję, że to nie będzie miało wpływu na speedrun. Dobra, ostatni smok. Jesteśmy w 5 rozdziale. 5 jest najkrótszy, także. No. Zaraz dodam te 30 minut, oczywiście. Dziękuję bardzo, Jem. A no tak, to będzie 18. W sumie o ile zdążę dodać. Czekaj, wezmę zmniejszenie. Zapiszmy 7, zobacz. Dobra, jest gituwa tak zwana. Naprawdę, ostatni smok już został, widzicie? Smoki są dosyć proste, tylko szkoda, że ten zębacz się buguje tam w jednym miejscu. Po smokach mamy 5 rozdział, który jest naprawdę krótki. Zresztą sami zobaczycie. Także no, jest dobrze bardzo. ...12 minut dodałem, jak koleś wysłał 24? No tak, 12, 8, 16, 24. 4, 8, 12. Kurde, nie tu. 20, no tak, 12 minut za 24 złote. Tu muszę iść tędy, bo tam są pieprzone bandziory, które mnie zabiją w postaci zębacza. Ostatni smok, 5 rozdział. Ładnie to idzie bardzo, naprawdę. Jest totalny kozak. Siema gówna. Co tam? $2, 4 minuty. To są dolary. Złotówki liczymy 8 zł, 4 minuty. To są dolary. No bo PayPalem dolarki, wiesz o co chodzi? Hop! Kurda, żeś skoczył. Hop! Ja pierdziele, wskocz tam ty gównie. Nie, spieprzyłem speedrun właśnie. No skocz tam! Ja pierdziele. Co się w dupę dzieje? O, dobra. Coś się spieprzyło. SPX hop.
Ja pieprzę, no spadnie rasa porządnie w śmieciu. Jestem. Siema. Dobra, po tym będę musiał pamiętać, żeby na mistrza sobie dodać walkę mieczem. A weź to jajo, bo jest dużo warte. 5, dobra. 5. Ale walka ze smokiem się szykuje, panowie. Ja pierdzielę, no do dupy, muszę wczytać. Dobra, wczytuję. Smok się ruszył niestety i mi spieprzył speedrun. Ani się na mnie nie rzucą, gdyby się smok nie ruszył oczywiście. Co? Ty orku! Nie pykło. A wiem, co muszę zrobić. Tu się bardziej ustawić. Co jest no? W dupę skrzydłem mnie zblokował? Pieprzony w dupę smok! Szmata mnie skrzydłem zblokowało i autoataki nie wchodziły. Rozumiesz? 50 razy jednego smoka robię. To jest najłatwiejszy smok do zrobienia ogólnie. A jak on robić nie mogę? Co to było? Widziałeś to? Uda się. Uda się. Luj ci na gówno, śmietniku. Ja nie pykło. Samki dupę śmieciu. Powinienem skilla se kupić. Dobra. Ez. Dobra, wszystkie smoki, idziemy do 5 rozdziału. Dobra, został jeszcze tylko smokożywieniec, jest gituwa. Muszę sobie level wydać na tego śmietnika. Doszło do mnie to i ono. Puść mnie! Nieprzyjemna sprawa. A tak zrobię. Trochę mniej wydam. A jest 60 mimo wszystko. A to dużo nie straciłem tak naprawdę. Siema Filip, jaki czas? Zaraz zobaczę w tym. Słyszę o tym. Tutaj ogólnie nie trzeba robić tego, co ja teraz robię, ale to jest sporo sianka, więc warto. Przynajmniej według mnie. I tak, wiesz co o tym sądzę. A, level za to jest w ogóle. Ja to jednak naprawdę warto. Później musiało się to zdarzyć. Do przełęczy górniczej. Mogłem ci to powiedzieć wcześniej. Nie musisz mi tego mówić. Spieprzaj, orku. Dobra, i teraz tak, mam to. Dobra, 30 minut mam dodać, tak? Spieprzaj, śmieciu! Dziękuję, Jem, oczywiście. No to nie wracamy do 18 jednak. Jest 17:58. Proszę bardzo. Nie wyszedł mi sterny plan Jema. 1.34 jest w grze. HP odsłoń? Nie potrzeba, bo i tak jestem na hita przez wszystkie moby. Jaju las? Nie, to Gothic. Gothic się za późno popsuł.
Milesiu, nie wiem, możliwe, że bardzo niedługo. Fizowaty, zapytaj Kazeta albo kogoś na czacie, ja nie pamiętam, jak się nazywa. Uśmie ty, orku. Dobra, tu taki trik jest ogólnie, żeby ten śmietnik popłynął z tobą na Irdorad. To wracasz se tutaj jak śmieć jakiś. Lecisz se tutaj. I otwierasz tą bramę, kumasz? Tak dalej być nie może. Jaki limit? Chłopie, jaki limit? 24 godziny chyba łącznie będzie na razie. Powiedziałem dokładnie to samo, co potrzebujesz. Trudno być tego pewny. Czekam, czekam. Dobra. I teraz tak. Najkrótszy rozdział. To jest najkrótszy rozdział. Piąty rozdział to jest gówno pieprzone, chłopie. Zaraz zresztą zobaczysz. Xardas, klasztor. No idziemy stąd. Nie, Józef, spokojnie, uspokój się. Na razie jest dobrze. Spieprzej ode mnie, ty orku. Ty, ja za często mówię na orki, na te pomoby w tej grze. To jest ofensywne jednak, przepraszam. Klasztor, miasto portowe, Xardas i majątek ziemski. Tawerna nie, dobra. Teraz tak, Xardas na start. Pojaw się! Demonie z piekła! Znowu jedna z tych cholernych bestii. Pomóż mi, pomóż. Wkurza już to gówno. Jesteś w ogóle śmierć. Ty tym co w dupę zadajesz coś temu? Czemuś? Ja pierdzielę, ty no pioruny wchodzą? A! O kurde, jak mi przypieprzył! Te strzały wchodzą? A! Jezu, no czemu przestał lać? Przepraszam. No! Chciałem powiedzieć, że miało to tak wyglądać. Ale nie powinno to jednak być. Tak powinno od początku wyglądać. Tak i. A spieprzaj. Dobra, wezmę sobie teraz tak. Dobra, czekaj, mam plan. Chyba się nawet uda. Wypiję sobie potka na szybkość i napijeprzamy to. Ale się od ścian odbijam jak twój stary. Dobre żarty są robione. No dlatego tu jesteś, koleżko. A w sumie? Wezmę to. Ile mam HP teraz? 120. Teraz tak, klasztor. Nie, nie. Klasztor. Dobra, to musi być szybka akcja, panowie, ogólnie. Mam nadzieję, że siądzie z bomby. Zara pota wypiję sobie pota, bryłka. O, dobrze, że to kupiłem. A jednak po coś to kupiłem. Coś tam mi w głowie świtało. Siema głównie, łap to na szmatę. Danke schön. Nie musisz mi tego mówić. Końcówka gry to jest. I to tak naprawdę. Xarak Bendardo. Ach, się iglesia otworzyła.
W środku jest klucz. Czarna ruda robiona jest, tak o. Zajmuj to gówno. Leć! Adaś. Dobra. Do klasztoru. Dobra. Tata, szukam ludzi. Spieprzej. Naprawdę myślisz? Patrz, może dla mnie jakiś temy. Dzięki za kluczyk. Nie. Dobra panowie, teraz tak, robię runę sobie do... Robię sobie tą runkę na szybko. Po ten pancerz kozacki. Dlatego kupiłem właśnie wodę święconą na początku gry, żeby teraz móc z bomby to stworzyć. Widzisz, tu się myśli o wszystkim, koleżku. Mamy armor najlepszy z gierki. Teraz to też. Tu jest trochę siana, zawsze coś. Potek szybki. Klasztor. Zakładam ten armor, zajmuję to gówno. Daj mi na manę pota. Daj mi to. Znowu klasztor. Kupimy itemy. Jest gituwa. Najpierw tego chłopa obgadam. Daj te itemy. Ostrze burzy, szpon beliara, nie? To. Teraz te itemy. Pyk. To na manę zostawię. Pyk. Zębate ziele sprzedam. Rycerzyk. Orkowy pierścień. To sprzedam. To sprzedam gówno, jajo sprzedam. Mam nadzieję, że wszystko niepotrzebne sprzedaję, ale już nawet nie pamiętam. Tego nie dałem typowi i w ogóle się zastanawiam czemu. Czy ja jakiś potków zapomniałem kupić? Nie jestem pewny, czy potów nie zapomniałem kupić. Dobra, i teraz tak. Ty mi daj dwa ogniste deszcze, daj dwa strachy, daj dwa te. Daj lodowe fale 4, daj demony 4, daj zębacza. Zwykłego też wezmę, ale to może od tamtego chłopa jeszcze. 500 golda do wydania jest jeszcze. Tak mało? Ja pierdzielę, gdzie moje pieniądze? Zaraz. Potków na manę już nie potrzebuję. Ja mam dużo potów w ogóle. Dobra, to idziemy do 6 rozdziału. Normalnie jak ten co grał w tych... Tak, wszystko sprzedałem jak ten chłop, dokładnie. O, jeszcze mam tego pota chwilkę, to dobrze. U Zurisa chyba nie idę nawet. Teraz tylko jeszcze do tego chłopa pójdę na sekundkę. On ma dobre itemy. Hej! Pokaż te towary, śmietniku. To mam już jedno, mam, ale to tam i tak jest, niepotrzebnie to w sumie kupiłem. Zębacza zwykłego daj, raz, dwa, trzy. Dobra. On ma demona, poczekaj, ja mam już, nie, ja mam 4 demony, nie trzeba. Teraz tak, majątek ziemski i do miasta portowego i kończymy tą giereczkę. Poczekaj, wypiję tu płota w sumie, bo warf będzie. Ja mam jeszcze 3 potki. Chyba będzie git. Dobra, teraz tak, ty. Naprawdę w to wierzysz? Czy jesteś w dupę żeglarzem? Ciągle. Poczułem bramę już. Czy będziesz tym moim kapitanem? To tylko masz pieniążki. No chcę 2,5 koła, dlatego się od początku gry zbiera siano. Chłop chce 2,5 tysiąca. Mam swoje zdanie na ten temat. Nie musisz mi tego mówić. Naprawdę dobra, 2 i ty 3, wilk. Dawaj, nie robię, idziesz do roboty. Dobra, i teraz do miasta portowego idziemy. Sam tak mówiłem. To było wiadomo od dawna. Hej, ty!
Możesz mi czegoś nauczyć. Teraz tak. 15, 20, 25, 26, 7, 8, 9, pyk. Kiedyś wiedzieć lepiej. Tak jakby brakowało mi. Dobrze. Nie to! Nie to! Ja pierdzielę! Tutaj! Zapieprzesz ze mną do roboty, śmietniku. Dobra. Czy ja mam wszystko? Poty mam. Mam poty na manę. Wszystko jest. Kurde, czy to jest koniec gry? Nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Kurde, wydaje mi się, że wszystko mam. Jeżeli czegoś zapomniałem, idziemy w dupie, także na wszelki wypadek zrobię tutaj save'a na ostatnim i na pierwszym. A ile jest czas gry? Godzina 44 w gierce, więc. Nie można na to. W sumie mamy 50 minut jeszcze w teorii, żeby skończyć, tak? Czy 40? Nawet nie wiem. Dobra, szósty rozdział. Sir David, siema. Końcówka właśnie, już końcóweczka jest. To będzie dosyć trudne. Czy ja mogę się 14, dobra, trochę mało, ale już luj, idziemy. Taki film ustalimy po gierce. Przepraszam bardzo. Dobra, tutaj sobie zapiszę na tym. Szczerze, można zrobić coś takiego. Piątka. Pyk, lodowa fala, save. Dobra. Nie wiem, czy wyjdzie, ale zobaczymy. Najwyżej czytam. Jakiś ork ubije. Proszę, nie bij. Dzięki, cynek. Proszę, nie bijcie mnie. Błagam. Dobra, git. Teraz tak, lodową falę wziąłem, żeby zamrozić orków, którzy będą tutaj. Zaraz zobaczycie zresztą. Tu może nie wyjść. Jezu, orku! Nie uderzył mnie, ale fart. Biegnie tu jakiś, nie wyjdzie to. No, co jest? A tu jest zębacz. Kurde! Proszę, szybko. Dzięki. Dobra, mamy chyba najtrudniejszy moment. A nie, dobra, tu będzie najtrudniejszy. Porypało mi się. Tu będzie najtrudniejszy moment. Nie mówię o tych przełącznikach oczywiście. To będzie trudne. Ja pierdzielę. Strach, przemiana w zębacza mam. Potek na HP, potek na manę. Dużo mam tych potów w sumie. To będzie naj... To jest najtrudniejszy moment z gry według mnie. W sensie, no zobaczycie ile razy będę umierał. Także sobie save'a. Chyba, że szybko to zrobię. Nie interesuje mnie nic. Dziękuję tylko jak bardzo. To jestem Żydem, więc się chcę kurwa płacić. Nie interesuje mnie nic tylko jak to płaci. Stefan, jestem Żydem, więc się chcę kurwa płacić. Hello, to ja dam żebyś na koniec się nie progu, nudził w tą nowe noc. Stawki, a ja resetuję czas pepec z 12h w płaceniu. No właśnie myślę. Właśnie myślę, czy zwiększyć z bomby tą stawkę już, bo nie wiem, 24 godziny to tak easy. Wysiedzę, chłopie. A zobaczymy. Zaraz najwyżej zwiększę. Dobra, zrobię sobie save'a. Nie wiem jak to możliwe, że za pierwszym razem mi wyszło ogólnie. Także się mocno dziwię. Nie tu. Nie zmieniaj, zobaczymy. O kurde, już wiem.
Co ty szkielecie orku pieprzony? Skąd ty się tu wziąłeś? Speedrun z walki z mobami. Ogólnie nie trzeba się z nimi tulać, ale według mnie to jest szybszy, przynajmniej jak ja gówniano gram w tą grę. Dziękuję bardzo, Fenix. Czyli na progu jesteśmy, tak? Zobaczymy, no. Po gotiku pomyślimy. Pamiętacie lagom? Jak ta laga dużo dała, bo dzięki temu umiem uniki... Nie umiem. Zabił mnie pieprzony, mimo że nie żył. Dziękuję bardzo. Czyli jest... Dobra, policzmy jeszcze przy te 10. Policzmy, że to 10 jest. Na razie przynajmniej. Zobaczymy, jak zaraz będę liczył. Także 14. Najwyżej zaraz większą. Dziękuję bardzo. Zwiększaj. No dobra. Ale jeszcze tego suba policzymy na 10. Dziękuję bardzo, Niton. Cztery ja będę? No dokładnie. Poczekajcie, poczekajcie. Nie mogę teraz czytać, bo teraz są ważne momenty, także nie patrzę na czat za bardzo. Czekaj, kto... A, ja do tego wszedłem. No wchodź ty szkielecie! No. Pieprzony kryt nie chce wejść ten... No. Daj mi... Poturiam to. A, tutaj. Gituwa. Czekaj, tu się kończyło na... prawym. A na... Zapisałem sobie, najwyżej wczytam. Tu na prawym, tam na lewym. Tak mi się kojarzy na goblinach. Ale jeżeli coś źle, to luj. Dobrze. Czy te strzały wchodzą? Zobaczcie, mam 14 level, ale zaraz kończę grę. To jest piękne w tym speedrunie. Nie pamiętam, jakie moby tu będą. Najwyżej je zabiję, ale nie pamiętam jakie. Zobaczymy, najwyżej wczytam za chwilkę. Ja pierdziele, tu były te orki. O Boże. Luj, oby wyszło. A tutaj co było? Tutaj nic. Schowały topory. Mam nadzieję, że dzięki te orki są bardzo silne. Jak 26? A nie ten? Błyskawice, proszę! Dupę niebiańskie cięcie, jest. Tutaj na... Jak tam kończyłem na prawym, to tu kończę na... Nie, tam kończyłem na prawym, tu kończę na lewym. Chyba. Jak nie, to wczytam. Siema, orku. Czy goblinie. Przepraszam. Tak? Naprawdę? No, zaraz zobaczę, czy był jakiś donate. Możliwe, że był, no. Nie wiem, ostatnio był Gemma donate. Chyba. Tak mi się przynajmniej wydawało. Ten 30 czy 15 dolarów. No to on 15, wie co?
O kurde! Zapisałem, zapomniałem zapisać. Nie pamiętam, które przyciski klikałem. Dobra, wczytam za chwilę, zaraz. Ja pierdzielę, ja się na czat spojrzałem niepotrzebnie. Dobra, czekajcie, nieważne. Zaraz zobaczymy, pod speedrunem. Czytam za chwilę w razie czego. Jeżeli coś źle, chyba. Dobra, muszę wczytać. Ja pierdzielę. Nie wiem, czy nie spieprzyłem trochę speedrunu tym, że zapomniałem zapisać. Błagam, działaj. O Boże, jaki fa... Co ty robisz? Dobrze. 10 plus 4 plus 12? Ale skąd te 12? Był 6 dolarów. Donate jakiś? Dobra, czekajcie, czy to warto robić? Spróbujmy, to chyba warto. Tych to chyba jeszcze warto zabić. Także zabiję. Nie bij mnie, ty orku. No wejdź ta błyskawice, ja pierdziel. Co? Całe HP nie wchodziło mu ta pierwsza na coś tam śmieciowe, lodowe i nagle weszło? Ale gówno. No! RNG. Jak będą błyskawice, to szybciej speedrun wejdzie. A spieprzej śmietnik. No! Nie, panowie, nie mogę teraz czytać, bo znowu będzie jak przed chwilą. Co jest? Ja tu wróciłem. Urrydę, proszę cię, tutaj idź. Lagon? Bo robię speedrun. Ciężko by speedrun lagon. Znaczy, w speedrunie w sumie nie trzeba autoatakować nawet mobów, więc można by lagon, no aleluj. Gdzie ja jestem? A, za daleko poszedłem. Nie wiem, Evidence. Zobaczymy. Mam save'a w razie czego pokazywałem. Nie powiedziałem, że nie powiedziałem, że nie wiem. Koleżko. Nie mam pojęcia. Powiem szczerze. Oby nie. Ja jestem raczej za nie, ale przyszłość różne rzeczy pokazuje. Wiesz, o co mi chodzi. Dobra, i teraz tak. Zębacz. Szóstka. Zapisz zębacz. Siema orku. Nie! Nie, no przestań! Ja pierdzielę, kurde! Przestań robić te hitki od góry, gównie pieprzony! W dupę szmato pieprzona! Ez. Ale w dupę ez. Już przycisk był. Dobra, i teraz ważna rzecz. Oby... Nie, poczekaj. Kurde, tam mi się coś...
chyba pomyliło, nieważne, zobaczymy zaraz, czy mi się coś pomyliło, czy nie. Mam strach w razie czego, tak? Dobra, zróbmy tak, na pałę pójdziemy. Zrobię save, a ile jest? 1.56, no to ładny czas nawet jak na razie. Oby wyszło, tak powiem. Przestań walić od góry, hity! No bij to gówno, proszę, piorun! Halo, w dupę... O ty gównie! Tu były zombie chyba, tak mi się kojarzy. Co ty tu, orku, robisz? Nie wiem, co te moby tu robią. Nie kojarzę ich nawet. Umrzyj. Błagam, umrzyj, zanim mnie uderzysz. Dobrze. Czy ork mnie go... Czy mam orka za pleca? Chyba umrę zaraz. Nie, no ja pieprzę, tak dobrze było. O Boże, szkoda. Dobra, inny trik robimy w takim razie. Czekaj, gdzie ja jestem? Ja już jestem tutaj. A, dobra, nie, to jednak okej. To zabiję go, zanim się zombie pojawią. Drugi nie idzie? Nie. Nie wiem, gdzie drugi ork. Powinien tu być zaraz. A ile tu w ogóle przyjdzie? Dobra, zabiję zombie w tym czasie. Umrzej! Ogólnie nie trzeba robić tych rzeczy w speedrunie takim prawdziwym, ale wiesz jak ja gram. Wydaje mi się, że bez tego byłoby według mnie dużo trudniej, dlatego sobie tak robię. No kliknij to! Dobrze, dziękuję ci. O! Biegnie tu chyba ork, czy mi się wydaje. Zapiszę, jakby tu biegł ork. Koniec? Za chwilę jest koniec. Wydaje mi się, że zostało... Jeżeli nie będę umierał, to zostało za 10 minut. Nie wiem. Szczerze, zrobię trik. Może wyjdzie tym razem. Potka już nie mogę użyć. Jeszcze zrobię tak. Oby to wyszło, japi. Radio Erka, Erka. Radio się Erko włącza. Coś takiego, wielki góry, coś takiego, no. Nie, zmień sobie na radio z odtwarzacza tam u góry. Odejdź tu, co ty robisz bezimienny? O kurde, czekaj, to jest trudny moment. Dlatego, jak każdy według mnie, przynajmniej cały czas gadam, że są trudne momenty. Spróbuję coś zrobić. Oby wyszło za pierwszy. Chyba umrę za... A, on tu się nie zmieści. Dobra, wczytam. Czyli tego jednego albo muszę zabić, albo... Czekaj, wiem. Spróbuję inaczej. Demonie, zabij go, proszę.
Dzięki. No wal ich tam. Ja pierdziele, no wal te gówna, bo mnie zabiją zara. Proszę, zabij te gówna, no. Ty, no bo go zabiją zara. No bij ich! Co za głupi w dupę demon. Co za debil. Ja no, on umrze zara. Nie! Jest mega w dupę dobrze. Gdzie itemy leżą? Cześć, tu nie w tej sali, a nie w tej sali. Dobra, jest bardzo, jest tak dobrze, że zaraz się płaczę. O, nie ma tego. O! Jop! Ty w dupę szmato! O, ty w dupę. Stary wstał. Tu są itemki, a widzicie, tu jest ten item, którego szukałem. Tu powinien być chyba deszcz ognia, tak? A i lodowa fala tu jest. O. Dzięki, dzięki, spełniłeś tyle, co trzeba było, a nawet lepiej. Dziękuję ci, demonie, że służyłeś mi wiernie. Dobra, panowie. Ostateczny boss. Jaki czas? 2-2. Jest 2-2 i jest ostateczny boss. Gadosz. Ustawmy ze skilla. To jest tak. Lodowa fala. Deszcz ognia. To demon. Kadosz i luj. Kadosz! Tu trzeba skokami w dupę, bo tak się pije przy ta gra na tych 60 FPS-ach, że to luj. Lodowa fala. Lodowa fala z bomby. Dobra, czyli mam plan. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Proszę, oby tu siadł za pierwszy. To jest trudny moment. Dosyć, trzeba dobrze skille użyć, bo nie wiem skąd drugi item wziąć, który mi się zawsze gdzieś pieprzy. Spieprzę. Dobra, twoje. Wal go na gówno, proszę. No co ty robisz? Ten demon pieprzony w dupę. Widziałeś co on robi? Nie uda się za pierwszym niestety. O Boże! O mój w dupę Boże, udało się! Szybka sprawa teraz, panowie. Ej, jakie, co ja robię? Zamknij łeb, chłopie, wygrałem właśnie na loterii, chłopcze. Udało mi się zabić tego smoka z bomby, a to nie jest w sumie takie proste. Ez? Siema gówna. A zabijajcie sobie Miltana, mam go w dupie.
do Torlofa wypieprzam kończyć grę. Jest totalny kozak. Przepraszam, że go zabili, no ale co mogę zrobić? Jego wina, że był głównym pijewszonym. Elo głównie. Kurde, co robisz? Niech ginie. Ta, niech ginie, śmietnik. Ostateczny save, zobaczymy jaki czas. Dupa easy, panowie, to jest taka łatwa gra, że ja pieprzę. No. Dobranoc. Oczywiście, no tak, Gothic przecież to jest. Nice. Chłopcze. Ja pierdzielę. No. Tak się właśnie gierkę robi. 2 godziny 6 minut. Rozumiesz? 2 godziny 6 minut ta giereczka zajęła, kumasz? Prosta ta giereczka. Tak się właśnie speedrunuje, panowie. Tak się speedrunuje. Lepiej niż na jakimkolwiek podejściu na offstreamie. Tyle grając na chillku, to ja miałem zanim w ogóle dołączyłem do straży. Dobrze jest. Dobra, panowie. Mamy to za sobą, speedrun. 2 godziny 6 minut, naprawdę. Totalny kozak. Lepiej niż na offstreamie. Lepiej. Lepiej niż na offstreamie. Dobra, wyjdź z gry. Gothic już jest. Słyszę skrzek. Słyszę skrzek z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzek z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzek z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę